10 lat w Unii Europejskiej to niewątpliwie czas zmian. Najlepiej o tych zmianach może wypowiedzieć się prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, pan Jarosław Wilczyński, który odpowiedzialność, ale też chlubę za część tych zmian ponosi. Panie prezydencie, dużo się udało zmienić? No myślę, że tak. Myślę, że tak. Jesteśmy inni, inne społeczeństwo, bardziej otwarte. Młodzież, która nie ma kompleksów. Młodzież, która nie zna granic, można powiedzieć. To bardzo widać po tym młodym pokoleniu ludzi, którzy, dla których wyjazd do Berlina na weekend to żadna wyprawa, to jest normalne, że się gdzieś wyjeżdża. To ludzie, którzy porozumiewają się, będąc w Londynie w języku angielskim. Zmianę widać w społeczeństwie, ale również widać zmianę w infrastrukturze. To dzisiaj nie zapyziałe miasto, to jest zielone miasto, miasto, gdzie dużo się dzieje, gdzie ci, którzy coś chcą znaleźć, to znajdą. To jest miasto, gdzie można powiedzieć, jest szansa dla wielu ludzi, aby funkcjonować, aby żyć. I trzeba to próbować dla siebie zmienić na korzyść. Szansę trzeba złapać i umieć wykorzystać. A samorządów, korzystanie z tych środków unijnych to nie lada wyczyn. To trzeba racjonalnie gospodarować jednak tym budżetem, który się ma, tak aby nie popaść w problemy, no, w które popadło wiele polskich miast w tym czasie. Trzeba mieć rozum i rozum powinien mówić chociażby dzisiaj. Po co nam budować, nie wiem, stację, nie wiem, metra jedną, jak nie mamy żadnej linii metra w Ostrowcu? Po co nam, nie wiem, jakieś inwestycje, na które nam nie będą potrzebne? My musimy patrzeć racjonalnie. Nie wiadomo, czy można dyskutować, tak? Dlaczego nie budujemy, nie wiem, nowych szkół, ale kto będzie do tych szkół chodził? My musimy dzisiaj już myśleć o budowie domów pomocy społecznej, bo nam się w Europie, nie tylko w Polsce, bo już patrzymy jako Europejczycy, że w Europie to starzeje nam się społeczeństwo. My musimy dzisiaj zapomnieć o budowie szkół, trzeba zmienić sieć szkół, a budować osiedla wygodne dla ludzi starszych, bo będziemy się wszyscy starzeć i starzejemy szybciej jako społeczeństwo niż komukolwiek to się wydaje, patrząc na dzisiejszy ładny dzień i na młodych ludzi, uśmiechniętych ludzi chodzących po mieście. 8 lat, panie prezydencie, zarządza pan miastem. Co powiedziałby pan, co zaliczył pan do swojego takiego największego sukcesu w ramach właśnie naszej obecności w Unii Europejskiej? No to przede wszystkim wykorzystanie środków unijnych. To budowa kanalizacji sanitarnej, budowa sieci ciepłowniczej, to budowa ulicy Zagłoby, to są szereg innych ulic, które miałem przyjemność budować. Zmiana tego miasta, to rewitalizacja parku miejskiego, to wiele, wiele inwestycji, powiem nieskromnie, że przez ostatnie 15 lat zajmuję się środkami unijnymi w sprawie wszystkie pieniądze, które przechodziły w mieście Ostrowcu, przechodziły przez moje ręce. Od samego początku, od pierwszych pieniędzy, gdzie byłem referentem poprzez różne moje szczeble, byłem zaangażowany w pracę nad wszystkimi projektami i dla mnie to jest kawał życia i myślę, że ta kwota, o której mówimy, 260-300 milionów złotych, to jest jakaś odpowiedź dla tych malkontentów, którzy mówią, że nic się nie dzieje. Te pieniądze widać, one są wydane. To dzisiaj możliwość chociażby kształcenia się w CKU, to dzisiaj możliwość prowadzenia działalności w inkubatorze przedsiębiorczości, czy zupełnie inny wygląd dla młodego pokolenia terenu po starym zakładzie. Ci młodzi ludzie dzisiaj w Ostrowcu nie pamiętają, że tam była dżungla, że tam było strach wejść, tam było ciemno, tam był teren bardzo niebezpieczny, można było podpitych złomiarzy tylko spotkać, a w telewizji w 2002 roku leciał program pod tytułem Tonące miasto, mówiący, że Ostrowiec to miasto bez perspektyw, dno i 7 metrów mułu, za przeproszeniem. A niedosyt pozostaje? Coś, czegoś nie udało się zrobić? Oczywiście. Coś chciałby pan zrobić? Oczywiście, dlatego że chciałoby się mieć nowoczesny transport miejski. To jest taka bolączka. Chciałbym się mieć zrewitalizowane całe osiedla mieszkaniowe, bo taka jest potrzeba. Ale myślę, że pomalutku. Powiem tak, cieszę się, że w Polsce doczekaliśmy się po wielu latach czegoś, na co czekaliśmy my jako samorządowcy. Programu polityki miejskiej. Krajowy Program Polityki Miejskiej to jest nowe otwarcie. Już przestańmy opowiadać, że program rozwoju obszarów wiejskich zmieni nam rzeczywistość. Ludzie generują pieniądze, dochody generują w miastach. To miasto jest siłą napędową rozwoju.
i tego nikt nie zmieni. Teraz w najbliższych latach duże pieniądze trafią do województwa świętokrzyskiego, duże tutaj do Ostrowca, do porozumienia Trójmiasto nad Kamienną. Jak powinny te pieniądze zostać wykorzystane? Jak te kolejne 10 lat powinny wyglądać? Powiem tak, ja dzisiaj przedstawiłem na sesji Rady Miasta prezentację, gdzie pokazałem, na co te pieniądze pójdą. Bo kto by nie rządził, to tak to jest skonstruowane, że muszą mieć pieniądze na transport publiczny, muszą mieć pieniądze na energetykę, czyli bezpieczeństwo energetyczne, na odnawialne źródła energii, bo na to te pieniądze będą. Dalszy ciąg rewitalizacji terenów poprzemysłowych i przygotowywanie terenów inwestycyjnych. I muszą mieć duże pieniądze na kształcenie zawodowe, na dokształcanie się społeczeństwa. Musimy również poświęcić dużo czasu i pieniędzy na walkę z integracją, na reintegrację społeczną. Nie będziemy walczyć z bezrobotem, bo taki wyświechtany ten temat, ale reintegracja społeczna, czyli ci ludzie, którzy są gdzieś tam, czują się wykluczeni, żeby ich przywrócić społeczeństwu, żeby zaczęli wierzyć w siebie, że idąc do pracy mogą zarobić na siebie, że nie będą musieli stać gdzieś tam przy okienkach MOPS-u i czekać na jakieś jałmużny. Dziękuję bardzo. Dziękuję.